Zanim dowiedziałam się o tym, że moja córka jest lesbijką, miałam wielu przyjaciół gejów i nie miałam z tym tematem żadnych problemów. Raczej już tak dobrze rozpracowany miałam ten temat. Wiedziałam, że to nie jest choroba, że tego się nie leczy, że taki człowiek się rodzi, że to nie jest nic złego. W związku z tym, kiedy moja córka powiedziała, że jest lesbijką, to ja z tym nie miałam problemu, tak merytorycznie, prawda? Natomiast miałam inne obawy. Przede wszystkim miałam taki lęk o nią. Lęk spowodowany tym, że społeczeństwo jest homofobiczne. To nie było tak, że nagle Mateusz powiedział, jestem gejem i myśmy z tęczowymi flagami wybiegli na ulicę i zaczęliśmy dzwonić po znajomych i opowiadać, o, Mateusz jest gejem i co wy na to? Jakoś tak... Ponieważ naprawdę to nie jest tak, że to była erupcja wulkanu, że spadła bomba i wszystko wywróciła do góry nogami. Nie. No to tak jak zupełnie naturalnym porządkiem rzeczy to poszło. No. W momencie, kiedy ja się dowiedziałam, z mojej strony nie zmieniło się zupełnie nic. I nasze relacje z tego powodu również nie zmieniły się, bo dalej kochałam córkę bardzo, może nawet bardziej, bo ten lęk powodował, że jakbym chciała otoczyć ją większą troską i zapewnić jej więcej miłości z nawiązką na taki moment, że usłyszy przykre słowa od społeczeństwa. Może było coś takiego, ów nareszcie, coś się okazało. Balon pęczniał. Ja myślałem, że to jest głównie problem między mną i nim. I on był głównie między mną i nim. Ale wydaje mi się, że potem jakby wszystkim było trochę łatwiej. Wszystkim. Córka mi to powiedziała w takiej formie, że zakochała się w przyjaciółce, swojej koleżance z klasy, którą znałam i już wówczas bardzo lubiłam. No więc była to taka dosyć łagodna forma, no bo wiedziałam już, że jest szczęśliwa, no bo powiedziała, że zakochała się ze wzajemnością, więc już to było dla mnie takie o tyle miłe, że żadna tragedia się nie dzieje, że ona przynajmniej to serce ma w tej chwili takie zakochane i wszystko jest dobrze. No ale strach ogarnął mnie paniczny, no bo właśnie bałam się co teraz, co dalej. No bo to dziecko, dla mnie to było dziecko, 15 lat. To przecież nie jest dorosły człowiek, który sobie ze wszystkim już radzi, tylko to jest dziecko, które trzeba jeszcze chronić. Pierwsza moja myśl, myślę, że to taka książkowa z psychologii, było wyparcie. Nie, to nieprawda. Nie, to niemożliwe. Później było podrzucanie mi gazetek Repliki do czytania. No ja myślę, no coś w tym jest, w tym kierunku. A ostatecznie starsza córka, siostra Mireczki mi powiedziała, słuchaj, mama, Mireczka jest lesbijką. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że moja córka jest w związku ze swoją dziewczyną i nie mówi mi o tym. Tylko mówi, że to moja koleżanka, jedziemy razem na wakacje, a ja to tam mam jakiegoś tam przyjaciela, a może coś, a jak trzeba iść na wesele, to bierze jakiegoś kolegę. No i właściwie to jest taka cała seria kolejnych kłamstw, no bo to są kłamstwa po prostu. Nawet jeżeli jakieś jest niedopowiedzenie, to się kończy taką nieprawdą, takim zakłamaniem. To zaczyna działać w dwie strony, to powoduje taką atmosferę, że no ta atmosfera chyba w domu jest coraz bardziej gęsta. To nasze dziecko nie czuje się swobodnie przy nas. Nie może nam po prostu powiedzieć, jak to naprawdę z nim jest. No, nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Uważam, że najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy jest pełna otwartość w domu i kiedy dzieci nam o takich ważnych rzeczach mówią. Takie sprawy są zasadnicze, czyli że ja kocham Olę, a nie Olka. Tak. Taki młody człowiek, być może chłopak czy dziewczyna, w momencie, kiedy to ujawnia, kiedy przychodzi z tym do rodziców i mówi, że teraz on od tego momentu będzie homoseksualistą albo lesbijką, on się też trochę uwalnia.
i zaczyna układać swoje życie po swojemu. No to chyba nie ma lepszego momentu, niż zaakceptować to, że dziecko chce poukładać swoje życie po swojemu i nam pozostaje już tylko rola kibica, który chce, żeby mu poszło jak najlepiej. Jestem dumna, że moja córka ma śmiałość, ma odwagę w takim społeczeństwie jawnie żyć zgodnie ze swoją orientacją. Że się nie boi, że nie ma lęku, to oznacza, że jest zdrowa. Co dobrego się wydarzyło, to na pewno to, że mam super drugą córkę, czyli Olę. Ja kocham Olę i jest ona wspaniałą dziewczyną. I ja jako matka to mam super, dlatego że po prostu kiedy ja bywam u moich dzieci, no to my mamy takie wspólne tematy, prawda, takie babskie, także ja jako kobieta to genialnie się w tej sytuacji czuję i cieszę się z tego. Rzeczywiście, jak się zastanawiam, to pytania do Mateusza, jeżeli go pytam, jak w domu, no to tak jak mojej córce zadaję to pytanie, jak w domu. To znaczy, czy ten, z kim ona, czy on jest okej, czy się nie leją garkami, czy mogą ze sobą rozmawiać, czy jest im fajnie, czy coś z tego będzie dalej, czy nie będzie, i tak dalej, i tak dalej. Rodzicom, którzy dopiero się dowiedzieli i jeszcze są w głębokim szoku, bym powiedziała tak, nie lękajcie się, to nie jest nic strasznego, można przez to przejść, trzeba tylko myśleć pozytywnie. Przede wszystkim naszą siłą jest to, że kochamy nasze dzieci. I nasze dzieci bardzo też liczą na to, że my tą swoją akceptacją wzmocnimy ich życie. Młody człowiek, jeżeli potrzebuje akceptacji, to pierwsza rzecz, jaką powinien dostać, to tę akceptację od rodziców. Myślę, że nawet jeżeli nie mam nic oryginalnego do powiedzenia na temat homoseksualistów, gejów, lesbijek i tego, jak ludzie ich traktują, nawet jeżeli to, co sobie myślę, jest zwykłe, banalne i nie ma w tym nic odkrywczego, to z samego faktu, że będziemy o tym rozmawiać wreszcie, musi coś wyniknąć. Znaczy, że znikną emocje, pojawią się argumenty. Starałem się nie wymądrzać za bardzo.